Córka urodziła się wbrew temu, co sugerowali lekarze. Swoim przyjściem na świat uszczęśliwiła rodziców, jednak nie było im dane długo się nią nacieszyć. Po 14 godzinach usłyszeli przeszywający dźwięk, który zwiastował niewyobrażalną tragedię. Szczęśliwie przyszła na świat, ale to, co spotkało rodziców po 14 godzinach, jest prawdziwą tragedią. Smutne wydarzenia zwiastował przerażający dźwięk. Niesamowicie przykre, że taki dramat dotknął niewinne dziecko. Przyszła na świat mimo ostrzeżeń lekarzy, przyszła na świat mimo poważnej wrodzonej choroby genetycznej. Rodzice dziecka, Abbie i jej mąż Robert, zdecydowali się na takie rozwiązanie, chociaż wiedzieli o niebezpieczeństwach związanych z taką sytuacją. Do 19 tygodnia rozwijała się prawidłowo. Później, podczas rutynowego badania USG, rodzice usłyszeli druzgocącą diagnozę. Lekarze powiedzieli, że są marne szanse na to, że dziewczynka przeżyje. Gdy po 14 godzinach od porodu usłyszeli przerażający dźwięk, wiedzieli, że nadeszło nieuniknione. Kontrowersyjna decyzja rodziców. Lekarze orzekli, że córka ma bezmózgowie i zalecali w tym przypadku aborcję, bowiem zdecydowana większość dzieci cierpiących na tę chorobę nie dożywa porodu. Abbie i Robert podjęli jednak odmienną decyzję i postanowili kontynuować ciążę. Gdy dziewczynka przyszła na świat, przywitała ją w szpitalu cała rodzina. Po 14 godzinach rodzice usłyszeli przerażający dźwięk, który zwiastował odejście dziecka. Malutka Annie wydała z siebie ciche westchnienie i umarła. Abbie i Robert mieli świadomość tego, że dziecko umrze po kilku godzinach, ale mimo wszystko woleli zobaczyć swoją córkę, a później po jej śmierci oddali jej organy dla innych potrzebujących dzieci. Wielu osobom taka decyzja może się wydawać kontrowersyjna. Rodzice niemowlaka postanowili jednak nadać tej śmierci głębszy sens i przysłużyć się światu nauki. Wykazali się ogromną siłą i odwagą. Ich rodzina nie była jednak z tego zadowolona. Dla matki taka na pewno jest doświadczeniem traumatycznym. Abbie znalazła w sobie jednak pokłady siły i nie zrezygnowała ze starania się o dziecko. Parze urodziła się później zdrowa dziewczynka. Źródło: